Za nami pierwsza w historii Ultraligi super kolejka. Jak na debiut, to chyba nie było źle. Dajcie znać w komentarzach. Trochę zaskoczeń, kilka naprawdę wyśmienitych spotkań, względnie mało rozczarowań i przede wszystkim ogrom śmiechu i dobrej zabawy, czyli w zasadzie to, co fani polskiego League of Legends lubią najbardziej. Przypomnijmy sobie zatem najlepsze momenty minionego tygodnia. Z tej strony Ksenia, zapraszam na Ultra Newsy. Wypadałoby zacząć od tabeli, która dawno nie była aż tak wyrównana na samym początku sezonu. Ex-aequo na pierwszym miejscu spoczywa aż 7 drużyn, które po 3 spotkaniach mają bilans 2-1. To niecodzienna sytuacja, nie tylko zresztą dla naszych rodzimych rozgrywek. Ten sezon z pewnością będzie wyjątkowy, bowiem pierwszy raz w historii Ultraligi nie mamy na tym etapie drużyny z czystym kątem. A to oznacza, że szans na perfekcyjny split nie będzie miał nikt. Skoro aż 7 drużyn walczy o szczyt, to jak wygląda dół tabeli? Drugie miejsce piastuje na razie Illuminar Gaming, które zanotowało bardzo wyboisty start, ale finalnie udało im się urwać mapę z Exit, które również na razie nie zanotowało zwycięstwa. Nowa włoska siła spoczywa na samym dnie tabeli razem z Comil & Friends. Niestety młodzi podopieczni Comila nie zdołali się chyba jeszcze wystarczająco dotrzeć, ale mam nadzieję, że powrót ich szkoleniowca z krótkiego wykluczenia szybko postawi ich na nogi. Słówko o Zero Tenacity, które z pewnością było najbardziej wyczekiwanym składem tego sezonu. Koreańsko-polsko-serbski mix wystartował z kopyta, wygrywając z Iron Wolves w zaledwie 18 minut i 14 sekund. Rekord pobity? Tak by się wszystkim mogło wydawać, ale szybko okazało się, że najszybsze zwycięstwo w historii Ultraligi wciąż należy do Ago Rogue i ich 17 minut i 52 sekund przeciwko Comil & Friends. Czy ta błyskawiczna wygrana była dobrym prognostykiem dla ZTEN? Niezbyt. Najpierw Thriller przeciwko GoSkilli, który cudem udało się przeciągnąć na korzyść serbskiej organizacji, a następnie solidne bęcki od Alior Bank Teamu. Wygląda na to, że przed Zero Tenacity jeszcze sporo pracy. Wspominałam wcześniej o Illuminar i ich wynikach, ale nie sposób również nie zahaczyć o sytuację, która wydarzyła się w meczu przeciwko maturalnym Forsaken. W okolicach 32 minuty meczu wspierający żniwiarzy, Garfield, napotkał problemy techniczne i został rozłączony z rozgrywką, co oznaczało ogromne problemy dla Forsaken, które było na dobrej drodze, żeby ten mecz zwyciężyć. Na szczęście zawodnicy Illuminar Gaming wykazali się niezwykłym zrozumieniem ducha rywalizacji fair play i nie dość, że oddali oponentom swoje regulaminowe 10 minut pauzy, aby pozwolić Garfieldowi wrócić, to jeszcze nie skorzystali bezpośrednio z okazji, żeby zakończyć grę w przewadze, kiedy czas pauzy minął i rozgrywka musiała zostać wznowiona. Panowie, szacun. Start 9. sezonu przynosi nie tylko niecodzienną sytuację w tabeli, ale również bardzo wczesny dzień na opak. No dobra, może to nie był taki pełnoprawny dzień na opak, ale zwycięstwa Iron Wolves z Cryptocraft oraz Alior Bank Teamu z Zero Tenacity na pewno nieco zatrzęsły naszymi oczekiwaniami. Zatrzęsły się również predykcje, tak zwane eksperckie. Nie wiem, ile trzeba było obejrzeć powtórek, żeby przewidzieć takie dzikie scenariusze, ale na pewno więcej niż 250. Czas na zagranie tygodnia, a w nim Ariana, który zapewnia nas, że zmiana roli idzie jak po maśle. Oglądajmy. Diaken, może mieć tutaj naprawdę ogromne kłopoty za chwilę. W razie Soluwa z Arianą i Ariana skutecznie przerzuca go do reszty Alior Bank Teamu. Szapoba ze strony Ariany. A jakie playsy przyniosą przyszłe kolejki? Przekonamy się już niebawem. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Ultra Newsów, ale widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.